W marcu po raz pierwszy miałam okazję tutaj być, prowadzić, ale również poprzyglądać się temu wszystkiemu. No i teraz po raz drugi, z czego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę i gratuluję po raz kolejny Galerii Echo, że odważyła się na taki krok i również, że zdecydowała się przenieść to święto mody z tygodnia na weekend, bo to też ważne i myślę, że więcej osób będzie miało więcej czasu, żeby po prostu przyjść tutaj i pooglądać się modę. Zainteresowanie modą męską jest na dość niskim poziomie, aczkolwiek w ostatnich 2-3 latach wzrasta, przybywa blogów. Przez blogi właśnie ta moda staje się bardziej uniwersalna. Wszyscy mogą zobaczyć, jak te trendy się lansują, jak one przechodzą właśnie z wielkich wybiegów na ulicę. Na bloga zagląda co miesiąc około 30 tysięcy użytkowników, więc to już jest taki poziom, że trudno się z tego wycofać. Powinniśmy zmieniać kolory w naszych makijażach na zimne i ewentualnie ciepłe, czyli lato i zima i wiosna z jesienią, ewentualnie chociaż w ten sposób, tak? Czyli bardziej delikatnie w pewnych zimowych miesiącach. No a latem jest możemy... Jest coraz lepiej. Polki coraz bardziej są świadome, ale cały czas jeszcze uważam, że powinny śledzić wszelkie jakieś właśnie takie, patrzeć właśnie, korzystać z takich pokazów, które są nawet tutaj w Kielcach organizowane i patrzeć, podglądać. Bo też można czegoś nowego, co potem wykorzystujemy w domu, przed lustrem, się nauczyć. Praktyka czyni mistrza. Wygrałam kilka takich kuponów. Na pewno skorzystam, bo przyznam się, że czasami kupuję w tych właśnie firmach ubrania, odzież, nie tylko. Także no na pewno.
Na przyszły rok są zaplanowane podobnie wiosenna, jesienna, natomiast już jesienią tego roku, 29 listopada, mamy kolejną odsłonę offowej wersji mody, czyli off fashion, wspólnie organizowanej z Kieleckim Centrum Kultury w Galerii Echo. Każdy na pewno na tym zyska, a już na pewno zyskają na tym klienci.